A dzień dobry. Spójrzcie na to. To jest normalnie. Prawdziwkowy szok. Kurczę. Ja cię kręcę. Mam déjà vu chyba z tamtego roku. A jak nie wiecie, to odsyłam na właśnie film z grzybobrania w roku 2020. Jest masakra. Piękny widok. No, do, nic więcej do szczęścia nie trzeba. Pierwszy prawdziwek w tym sezonie. Tu jaka fajna rodzinka. Tam coś jest. I tutaj o. Schowany. Jest pierwszy grzybuś, także wykręcamy jego i bierzemy do kolekcji. Bierzemy do kolekcji pierwszy prawdziwek. Pokaż, co ty masz, dzieciaku. No i teściowa ma. A to i tak musisz czekać. No te dwa mniejsze, ale fajne. O, jaki kurde. Nogi masz jeszcze tutaj. No to idźcie. Tutaj jeden prawdziwek. Tu następny to już zostawa. Czy zostawa, mówię, zostawiam dla teściowej, ale ja idę dalej, bo widzę tutaj jeszcze fajnego takiego dużego. No, ten jest kurde the best normalnie. Zobaczcie, patrzcie razem ze mną. O. No to może faktycznie jeszcze ten drugi wysyp pokaże coś więcej. Tam też zbierają. Dobra. To wiesz, Kuba, tylko patrz, łapiesz tak i go tak delikatnie wykręcasz, wiesz? A potem dopiero się go oskrubuje. No dobra. Ja ci pokażę jak. Tak, z tego trzeba tutaj obrać. Pokaż na chwilę. Ładny. Proszę bardzo. Następne grzybki do naszej kolekcji. Zobacz, zobacz, synek, tam masz. Tutaj, tam. Widzisz? Jest. Kolejny piękny prawdziwek. Tu się skrywasz. Przebijam. To poczekaj, Ewelina. Bo ja tu przybijam się do następnych prawdziwków. No gratulacje. Patrzcie, jaki malutki. To wykręcaj. Kurczę, ja go nie widziałam, a Kuba go zobaczył. Jednak co młode oczy, to młode oczy. Wkładaj do swego, a jak nie będziesz mieścił, to do mnie. Dobra, idziemy dalej szukać. Pokaż. Od razu wam pokażę następne.
Co młody, to młody kozik. Poczekaj. Proszę bardzo. Młody dzisiaj kosi. Proszę bardzo. Kubuś zbiera grzybki. Zobacz, Kuba, tutaj masz następne. Kolejne. Ja mam tam dużego. Zaraz do niego idę. Tutaj po drodze. I tutaj jeszcze jeden grzybek. O, ten ładny prawdziwek. Patrzcie. No tu jestem cały czas. Ona już uciekła do domu. Powiedziała, że jak ze mną na grzyby chodzi, to potem spać nie może, bo jej się grzyby po nocach śnią. Dobra, tylko żeby, mówię, ze mną nie chodzili, to by zbierali, ale pewnie gdzie indziej. Ale zobaczcie tutaj jeszcze na sam koniec. Proszę bardzo. Jaki prawdziwek. Patrzcie, jak panienki chodzą. A ja tu, kurde, się czołgam. I mam kolejne prawdziwki. Tęgi. Ale wiecie co? Przerośnięte one są. Tu następne. Tu kolejny. O kurde, ja mam déjà vu. Już mam déjà vu. Mogę powiedzieć, że z tamtego roku. Nie no, tu są wszędzie grzyby. To zrywaj, synku, a tata na razie kręci, patrzcie. Tutaj są. Dobra, ja na razie kręcę. Ja na razie kręcę. Tu, proszę bardzo. Tutaj następny. Dobra. Tam następny. O jest. Normalnie ja widzę wszędzie grzyby. Wszędzie, wszędzie widzę grzyby. Teściowa, chodź, zobaczysz. Popatrzeć to ja nie, mi się nie chce, wiesz? No, czasami to i dobrze popatrzeć. Popatrzeć nie. Patrzcie. Patrzcie. A kurde, a jak? Ale. Prawie taki jak... Jak Kuba. No co, wypchaj się sianem. Kto was zawiózł na to miejsce? Mamy tego, o, tata, szyba, do twojego wiaderka. Widzicie, jaka to wdzięczność? Zawiozłem, pokazałem, a teraz każę mu się wypchać. Następne. Ojej, kurczę. Normalnie poezja. Tu. Masz duże? Ja to będę miał najmniej, bo ja... No to dawaj ten. Nie, no ja. Swoje, dorwiemy się. Czekajcie. Nie to żało, chodź i nagrywaj, ja będę miał najmniej. Podzielicie się. No pewnie, że się podzielimy, dobra, tylko nie mamy w co. Ja tam się cieszę waszym szczęściem. Także witam was bardzo cieplutko. Mamy niedzielę. Pogoda bardzo fajna, słoneczko świeci. Miał niby być deszczyk z soboty na dzisiaj, ale nie padało. Tutaj dalej. Jeszcze jeden fajny okaz. Ale jesteś ładny, no. Faktycznie. I tutaj właśnie ten, gdzie wcześniej wam pokazywałem na początku. I jeszcze tutaj. Idziemy do następnego kolegi. Sporo maleństw jest, no ale to dobry znak. Tutaj fajny okaz. Za skrońce. Tak, mamy ze skrońca. Zaraz wam pokażę. Pewnie będzie chciał dać drapaka. Jest. No, nie będę go straszył. Taki tam. Zobaczymy, czy on. No, nawet za bardzo się nie boi. I sobie coś tam mówi. Pewnie, żebym dał mu spokój.
Spójrzcie, jakie maleństwo. Jego zostawimy. Niech sobie rośnie. Kolejna rodzinka podgrzybków. No i mogę wam powiedzieć z czystym sumieniem, że troszeczkę ich jest. Tutaj. Zobaczcie, tu. Muszę patrzeć tak, żebym ich nie zdeptał. Bo gdzieś widziałem też po prawej stronie, że są. Idziemy do drugiego. Powolutku i do trzeciego. Tutaj mamy ładnego podgrzybka schowanego w trawie. W malinach. Tu jaki duży, ale nie wiem, czy nie papuś już. Pewnie tak. Trzeba wykręcić. O nie, to ten już to. Tak już. Zostawimy ślimakom. Można powiedzieć, że pół koszyczka już mam. No i idę, bo coś fajnego zobaczyłem. Tylko rozglądam się na prawo i lewo, żeby nikt nie rozdeptał mniejszych. To już jest zjedzony. Tak. Akurat ten już jest. Objedzony. Ale nic straconego, ponieważ tutaj coś jeszcze jest. Można powiedzieć, no nie wiem ile, z pół koszyczka. Jak myślicie, może dwie trzecie. Praktycznie same podgrzybki. Może jakiś jeden koźlaczek. Prawdziwków nie ma. I teraz kierujemy się w stronę samochodu. No i tu jest pustka. Tutaj coś jest. Tutaj koźlaczek. Tutaj. Ja już schodzę na dół. Także drodzy widzowie, parę koźlaczków jeszcze. Dalej tutaj. Piękny.
A dzień dobry. O, miło was widzieć. Patrzcie, jaki fajny. Troszeczkę trawę odsłonimy.